No i gdzie jesteśmy? W Barcelonie! Woo! No już jesteśmy w hotelu i muszę wam przyznać, że Marlenka potrafi w hotele. Zobaczcie to! Ta-da! Wow! 600 metrów, słuchajcie, do stadionu Barcelony. Taka dobra ze mnie dziewczyna. To jest coś specjalnego dla fanów Barcelony. Nawet pan na recepcji mówi, czy idziemy jutro na mecz? A ja mówię, no tak, siebie. Pokój jest naprawdę bardzo ładny. Mamy nawet minibarek i wodę za 7 euro w środku. Dobra, już tutaj nie marudź. Słuchajcie... Ale... Czyja karta jest podpięta? Dobra, idź. Barcelona. Barcelona. O, i teraz podejdź. Nie, to nie zadziała. Zadziała, idź. Rozświetlają się, jak mnie widzą. Podnie, zaczął się je prasować, a mi się ich nie chce prasować. Okay, nie nagrywaj mnie, źle się czuję. Jestem głodna, boli mnie głowa, to jest najgorsze połączenie. Czemu na nagraniach byłaś taka uśmiechnięta? Ty kłamco! Ała, Kuba, przestań! Idziemy jeść, chodź. Zamów mi ten. Tabletkę. Żelazko. Co? Żelazko. No i moi drodzy, na knajpeczkę też trafiliśmy przed nią, włoska oczywiście. Tak, Bosco del Lobo. Tak się nazywa, jakbyście szukali czegoś blisko Camp Nou, to polecamy. Taka trochę bardziej fancy, ale przepyszne, makaron bolognese. No niestety, bąbelek się źle czuje. Bardzo się źle czuję, właśnie cały tył głowy mnie boli. Jejku, a nie ma nigdzie farmacji, tak? Nie ma, masz iść szukać. Ja pójdę do pokoju się położyć. Ja pójdę z tobą. Nie, iść do poszukiwania tabletki. Ale ja też chcę już leżeć. Tak w ogóle prezentuje się nasz hotel po zmroku. A tu jest Marlenka. No dzień dobry, bursztynku. Boli mnie głowa. Ojej. Mówiłam, idź mi po tabletkę wieczorem, nie poszedłeś. Ale wszystko było zamknięte, oni tutaj mieli święto pracy wczoraj. Nieprawda, no, La Rambla była otwarta. Gdzie? La Rambla! Musimy się zbierać, kochani, idziemy zaraz na śniadanie, bo dzisiaj wielki dzień, mecz Barcelony, idziemy na Camp Nou. Śniło mi się, że miałam Lambo. Śniło mi się jeszcze, że byłam w ciąży. Marlena, co to mi się śnią za głupoty? Nie wiem, że brzmiałam taki bebol. Nie strasz mnie. Tym bardziej, że ktoś nam wczoraj napisał na wiadomości na DM-ie, żebyśmy uważali w Barcelonie, bo wrócili... Jak to napisali? Bo oni wrócili plus 2. No ale gratulacje, nie? Słuchaj, to z tobą nigdy, chłopie. Ej, ty chamie! Nie nagrywaj. Moi drodzy, mam misję specjalną. Marlena wysłała mnie do farmacji po tabletkę przeciwbólową. Także idziemy zobaczyć, czy coś jest otwarte i czy coś w ogóle znajdę. Mamy tabletki i mamy pastę. Nie pytajcie, jak myliśmy zęby od wczoraj, bo nie myliśmy. No, tabletki. Wreszcie. Coś ważniejszego niż tabletki. Gdzie bym ci mógł całować? Umyj zęby. Wreszcie, chłopie, się do czegoś przydałeś. A jesteś bezczelna. Jesteś bezczelna w tym momencie. No proszę, pięknie pani wygląda. Idziemy teraz kupić jakieś ubrania na mecz. Słuchajcie, musimy się fajnie wystroić. Mecz Barcelony, to nie przelewki. Kupimy sobie coś fajnego chyba. Koszulkę, nie? Jakąś albo... Koszulkę albo bluzę. Na razie jest cieplutko, ale... No i najważniejsze, przeszła mi głowa. Mówiłam, że po tabletce mi przejdzie. Dobra. No! Ale to wszystko dzięki mnie. Ale słuchajcie, byliśmy na pysznym śniadanku dzisiaj. No i teraz idziemy na Camp Nou do sklepu przygotować się. Potem jakiś obiadek. 19:30, meczyk. Nie mogę się doczekać. Mam coś takiego, że już widzę ten stadion i chciałbym, żeby ten mecz już był zaraz. Nie chcę mi się teraz iść i wracać. 19:30, to nie tak daleko. No ale jeszcze zostało kilka godzin, ja już bym sobie mógł chillować na stadionie i czekać po prostu i krzyczeć Lewandowski. Albo właśnie Barcelona. I znowu tutaj, pod sklepem. Ja miałam powiedzieć, że znowu tutaj. No to powiedz. Znowu tutaj, słuchajcie, pod sklepem Barcelony. Yeah. Trochę słabo, bo się okazało, że te domowe koszulki wszystkie się wyprzedały. Mówiłam. A już ostatnio jak byliśmy, to były wyprzedane. Na La Rambla jeszcze trzeba zobaczyć. No ale ten sklep jest daleko. Nie wiem, czy mamy na to czas. 15 minut stąd autom. Autom. 15 minut stąd autom. Marlena ogląda dziecięce. Nie, to jest damska. Dobra. Aleksja, kto żartuję. To jest Aleksja? To ci miły pan z Polski powiedział? Że Aleksja to jest czołowa napastniczka drużyny damskiej. A to jednak fajna, to jednak można zabrać. Jej!
Ta, no pięknie. Ciśniesz się. No na 100%. To będzie mi cały brzuszek widać. Jedyna opcja, jaka została, to jest z Rozalią na plecach. Kuba się zastanawia, ale właśnie się śmieje, że on będzie jedynym i będą mówić, patrz, to jest ten, który kupił Rozali, bo już nie było w sklepie innych. Co to za cika? Dam sobie sojka. Tak? No teraz się zastanawiam, bo słuchajcie, na plecach może ja sobie norek powinnam zrobić, nie. Bo to wiecie. Nigdy nie wiadomo, może kiedyś jeszcze wykorzystam, bo tak to sojka już. Chyba nie pozostaje mi nic innego jak szaliczek dzisiaj. Ogólnie chyba ten jest ładny, bo są jeszcze takie bardziej charakterystyczne, ale ten ma takie nie, ładnie. Złotko. Rich. Szulka Marleny już się robi. Częściara. Dałam głosowanie na Instagramie, czy Marley zrobić, czy sojka i jest większość 70 parę procent na Marley, więc robię Marley. I co? Zadowolona pani? Bardzo, wygrało Marley i szczęśliwa siódemka. Najgorsze jest to, że ten wyjazd to miała być niespodzianka dla mnie, a to nie ja nie mam koszulkę, tylko Marlena. Przepraszam bardzo, kto ci kupił ten szalik? Ja ci kupiłam szalik. 20 euro. To nie są przelewki, no. Niech ci będzie. Wszystkie jedy i ten brelok. A to nie dla mnie. Ty mamy normalny bazar. Nie jesteś tutaj taki? Widać, że to jest z bazarku, to ja nie chcę. A co ty się tam tak trzymasz? No, chyba nie chcesz, żeby pół Barcelony zobaczyło, jakie mam dzisiaj majtki na sobie. Pół Barcelony. A gdzie teraz idziemy? Wreszcie na moją ulubioną część dnia, czyli jedzenie. Jestem już tak głodna. Głowa mi przeszła, ale czuję, że wraca, jak nie zjem. Z Marleną podróże i w ogóle życie nie jest łatwe, bo trzeba zawsze przewidzieć jakiś moment na posiłek. A ja na przykład nie jestem w ogóle głodny. Znaczy jestem, ale nie musiałbym zjeść, a Marlena... O, proszę bardzo. Ja potrzebuję jeść, by żyć. Także dzisiaj na mecz idę w samym szaliku. Koszulkę sobie zamówię przez internet. Myślałam, że zaoszczędzisz trochę. No i po co ci to było? Przebiegłaś na czerwonym, prawie cię auto potrąciło, a ja i tak musiałam na mnie czekać. Zastanawiałam się, czy to widziałeś, bo zaczęły jechać te motory. Tak zaczęłam spieprzać, tak szybciutko. 4 godziny poza pokojem i zmęczone towarzystwo. No, bardzo. Ale trzeba się zbierać powoli na meczy. No. Kto by pomyślał, że moja dziewczyna będzie wyglądała jak większa fanka niż ja? Oh yes. Umiem się, słuchajcie, ustawić. To jest niesprawiedliwe. No, słuchaj, kochanie, mogłeś się przygotować. Wiedziałeś o meczu nie od dziś. Blibli. Się powoli robią tłumy. Tam w ogóle policja zamyka ruch. Nie bardzo wiem dlaczego, bo piłkarze w sumie już są na boisku. Może jakieś VIP-y będą jechały czy coś takiego. Ciężko mi powiedzieć. Lewandowska. Szukamy giftu, który Kuba ma w cenie i idziemy za tym, ale nie wiemy gdzie. Nie wiemy, czy warto się pakować, bo wejście nie, mieliśmy wcześniej. Zapłaciłeś tyle za te bilety, czy ja odbiorę ten gift, choćby nie wiem co. To są opaski tak. Kapitańskie. Słuchajcie, normalnie jedno kosztuje 20 euro, więc się opłacało. To chcę. Teraz idziemy na stadion. Kupiłem takie specjalne bilety, jakby nie VIP, tylko takie powiedzmy trochę lepsze niż zwykłe. Że w cenie właśnie był ten prezent, a oprócz tego przekąska i coś do picia. Przekąski najbardziej mnie interesują. Tam są kobietki, a tu jest facet tylko. Pierwsza przeszkoda zaliczona, weszliśmy z kamerą, bo bałem się, że będzie z tym problem. To teraz szukamy naszego wejścia, jakby naszej bramki. My siedzimy gdzieś bardziej z tamtej strony, więc chyba tam musimy iść. I w ogóle spotkaliśmy nasze fanki z Polski, tak, także mega. Ja idę za Kubą jak taka trusia. Jesteśmy w środku, słuchajcie. Cieszę się jak dziecko, naprawdę się cieszę. Ach, kochani, za wami jest coś naprawdę niesamowitego. A mianowicie wyjście na stadion. Wybaczcie te wzruszenie w oczach. No to moi drodzy, wychodzimy pierwszy raz na Camp Nou. O wow, zobaczcie to. Wow. Stadion. Słuchajcie, najlepsze, najbardziej się cieszę z tego, że mogliśmy tu dotrzeć jeszcze przed przebudową i zobaczyć jak ten stadion spodobało? Na was. Było pięknie. A, już tutaj wyprasza ochrona, ale powiem wam, mega się jaram, bo tak jak mówię, no super było. I fajnie, moje marzenie w sumie
spełnione, nie? Trochę tak, i fajnie, że tego gola zdobyli, także 3 na punkty. Na sam koniec trzymali do samego końca. Szkoda, że nie lewy, ale wiecie, i tak jest dobrze. Ludzie wracają. A wiecie, co jest najlepsze? Że do hotelu mamy 600 metrów. A wiesz, co jest najlepsze? Tam jest wyjście chyba. Dzięki komu mamy? No dobra, dobra, dzięki bóle, no. Cały ten... Patrzcie go, chłop się rozbiera, bo mi zimno. Zawsze chciałem to zrobić, wiesz? Oddać dziewczynie bluzie, co prawda w podstawówce i w gimnazjum. One nigdy nie chciały, ale ty już musisz zabrać, bo jesteś moją dziewczyną. Ale nie chciałam! Jeź, nie gadaj. Widzisz jakiś słodziak ze mnie? Doceń to. Dziękuję. Była choć plutko. Wygrzana dobrze. Oh yeah. I witam was, moi drodzy, w kolejnym dniu. Tak. Dzisiaj jedziemy gdzie? Do Tividabum. Jesteśmy? Tak, jesteśmy, tylko nie wiem, gdzie jest ta kolejka. Chyba tam, tam mi się wydaje. Jak to tam? Tam. A gdzie wiem, gdzie jest wejście? Ja w ogóle nie wiem, gdzie my jesteśmy. Pej. Pej, pej, pej. Ej, odjeżdża nam kolejka, Marlena. Za wolno pej. Zajebisty jesteś, wiesz? Mówiłam ci, chodźmy od razu tutaj. To stałeś w kolejce, w ogóle sztucznej kolejce. Weź bilecik, bo zaraz ktoś inny pojedzie za twoje pej. No i uciekła nam kolejka przez Marlenę. Aha. Bo za wolno kupowała. I teraz musimy czekać 15 minuto. Nie wiem, jak pan to powiedział, nic nie zrozumiałem. Także idziemy coś kupić sobie do picia i się wysiusiać. Jakie wysiusiać? Chłopie, ty dopiero co sikałeś. Nie sikałem dopiero co, przestań kłamać. Co? O, wraca kolejka, Marlena krzyczy, bo już biegnie. Ej, no co, pojedziesz beze mnie? Marlena jest dzisiaj maruda, straszna. Ogólnie boję się, że to jest tylko wjazd i zjazd, a nie kupiliśmy biletu do parku rozrywki, który jest jednym z najstarszych w Europie. Oj, tu ładnie, jestem w raju. Mega vibe. Ej, Marlena, na to byśmy musieli wejść, bo będzie jeszcze lepszy widok z tego. O, ciu. I co, boisz się? No, trochę z grzypi. Teraz to cię wywieje dopiero, już cię wywieje. Ej, dobro, ej nie. To jest moje tempo takich rzeczy. Ale nie, to zaraz przyspieszy, więc spoko. Aha, ciekawe. Coś tu jakby miał... Nie kiwaj się za bardzo. No jesteśmy, moi drodzy, na samej górze. No, super, jak chcę jeszcze raz. A co, masz ochotę? Goferka. W sumie to ja nawet też. Dawno goferka nie jadłem. Przepysznie to wygląda, ale czekaliśmy, słuchajcie, jakieś 25 minut i tutaj obsługa jest taka, że to jest dramat. Trochę ciężko. Dwie panie, z czego jedna za czas sprząta, nic nie robi. To nie są takie typowe lody, tylko to jest taki jogurt śmietankowy. Dobra? Mhm. Kurde, jakie to bycze. No, monumentalne. Jakie? Monumentalne. Skąd ty znasz takie słowo? Dobra, ty chłopie, jeszcze wielu szczowni nie wiesz. Dużo tych schodów jeszcze. No, dobrze, że mam taką super kondycję, na siłowni ćwiczyłam. A few moments later. No teraz, już jak pod koniec, to już trochę nie umiem. A nie mówiłem? Zadyszkę dostałam. Jezu, jeszcze schody? Wow. O nie, o kurwa, jeszcze jedna. Ale to już końcówka. I made it. Ale view. Wieje. Ja już chcę wracać do hotelu, ja już sobie popatrzyłam. Możemy ten... Ja Marlena by musiała podjeżdżać limuzyną pod miejsce, gdzie jedziemy. Wysiadać na sekundę, cyknąć storkę i spadać. Nie, ale tutaj słuchajcie, tak wieje, że ja mam włosy wszędzie. Mam oczy całe już w łzach, bo ja po prostu mentalnie jak jest wiatr, to mi łzawiam oczy. Więc to nie jest przyjemne, nie? Zobaczcie to. Muszę sobie znaleźć partnera do podróży. To ja ciebie przekonuję do tych wszystkich podróż. Nawet nie wiedziałbyś, że jest jakiś coś takiego jak Tividabu tutaj w Barcelonie. Tutaj lot do Warszawy dzisiejszy. To jest lot bez powrotu. Jezus, nie mów tak, wypluj się. Papa. Barba papa. Ahoj przygodu! No ja wiem, po tych dwóch drinach to ty jesteś, ahoj przygodo. Co ty? Dzień z rzędu Kuba chlał piwsko. Ale nie, nazywaj tego chlaniem, bo po jednym piwku piłem na kolacji. Nie, brałeś dwa. To raz tylko, raz. Jest nasze zbawienie. Słuchajcie, chciałem być dobrym człowiekiem i pan wysiada z samochodu, już bierze jakby paczkę fajek, nagle widzi nas, a ja mówię, że my jesteś, że pan chyba po nas, a on taki... O, a ja mówię... Spokojnie, niech se pan zapali, poczekamy. I on, o vale, gracias. I że tam kurzy teraz. A teraz właśnie możecie sobie zobaczyć Kubę, jak zasnął w bolciku. Tak? To jest świnia, bo wiecie, ja sobie zasnąłem, bo jestem zmęczony. No i kto odleciał po porowarze? Ty. Ja wypiłam dwa drinki i co? I jajco. Po prostu pan jechał grzecznie i mi się przesunęło. My właśnie wróciliśmy z baseniku hotelowego. Rzadko nam się to zdarza, że często jesteśmy w jakichś hotelach, gdzie są baseny, ale praktycznie nigdy z tego nie korzystamy. Ale pozdrawiamy panią z Polski, która tutaj pracuje. Tak, okazało się, że pani nas pani Angelika, tak? Angelika, no. Pani Angelika, pozdrawiamy. No słuchaj, nie masz się co przejadać na noc, tak? Chicken curry. A moje? No prezesie. Też bieda, też malutkie. Porła, nawet karteczkę dali. Muchos gracias, aficion. No i moi kochani, ostatni dzień wyjazdu. Właśnie się zbieramy Kuba! na... Kuba! Kuba!
Co się stało? Co się stało? Właśnie dostałam powiadomienie, że Luna zrobiła kupkę.